No dzień dobry. Dzisiaj troszeczkę przy magnoliach. Jest początek października. Środek trawnika. Magnolia wygląda ładnie, ciemnozielona. Glewa gliniasta. Blisko stawu. Czyli z wilgocią nie jest tak kiepsko. Mączniaka, żadnych chorób grzybowych zbytnio nie widać. Pąki kwiatowe zawiązane. Drzewo takie wielopienne. No nie ma się do czego przyczepić. A zwłaszcza do gleby. Światło ma dużo. Gleba odpowiednia. Bo z dodatkiem gliny jest to piaszczysta. Próchniczna, ale jest to sporo gliny pochodzącej z tego stawu, szczyszczenia. Także ma co utrzymywać wilgoć. Także na październik wygląda idealnie. Tu sytuacja jeszcze lepsza. Magnolia nad rowem. Też w rowie. Sporo gliny, dostęp do wody. No i okazalsza, jaka jest na ranczu, będzie miała 5-6 metrów. Liście też idealnie zdrowe. Bardzo duże. Zero objawów grzybowych. Także jak ważna kondycja jest magnolii. Pryskane niestety nie było niczym. Tylko, że była mocno podcięta od dołu. Bo tu zarastała cały rów i rododendrony. Nawet nie tak dawno ustanęliśmy jeszcze ostatnią gałąź. Jest super, nic tu nie trzeba zmienić. No tu już magnolia wśród bylin, wśród kwiatów, wśród dużej konkurencji. Przyrosty nie tak imponujące, chociaż liście bardzo ładne. Pąki kwiatowe też, ale część liści już czuje wiosnę z powodu braku wilgości. Liść trochę przebarwiony, jasny, no bo duża konkurencja. Wszyscy tu walczą o poker. Ale mączniaka jako takiego nie widać, czyli że zdrowe środowisko ma. Prawdopodobnie korzysta tutaj symbiozy tych wszystkich świerków, klonów, hortensji, no i olbrzymich dębów, które tu niedaleko rosną. Także poza tym, że brakuje trochę wilgoci i składników pokarmowych, to magnolia ogólnie zdrowa. Zdrowa, bez objawu jakichkolwiek chorób grzybowych. Czyli do zmiany by tylko trzeba odrobinę więcej nawozu, więcej wilgoci, by po prostu mogła mocniej konkurować z tym, co rośnie obok. Tu mamy magnolię już w trochę gorszych warunkach, bo przy ruinach starych budynków jest gruz, są kamienie, gleba bardziej jałowa, odmiana Suzan. To jest ta magnolia, którą Michalina mocno przecinała. Zagęściła się. Ale tu już widać objawy grzybów i mączniaka. Czyli miała na tyle słabe warunki, że te liście są porażone. Widać, że ona słabo rosła, bo jest sporo porostów. Tak, czyli słabo przybierana grubość i wszystko to od razu odbija się na liściach, na ogólnej kondycji drzewka. Na pewno to cięcie wzmocniło, bo się mocno zagęściła. Pąków na kwiat jest dużo. Tak w ogóle chciałem zauważyć, że te odmiany gwieździste są bardziej narażone na choroby grzybowe, zwłaszcza na mączniaka. Nie wiem, czy tak jest wszędzie, dajcie komentarze. Ale te odmiany wielkokwiatowe, tych olbrzymich kwiatach, nierozłożystych, lepiej mają liście, są większe i bardziej odporne. Dlatego mączniaka. Także tu do poprawy
Na pewno by było. Nawożenie, podlewanie. No i myślę, czy nie odrobinę by nie można było zakwasić trochę tej gleby, bo sporo z tych gruzów jest tego wapnia i podczas suszy może to wszystko troszeczkę się przypalać. Tu też mamy odmianę Suzan. To jest takie szczególne drzewko, najbardziej chyba porażona przez grzyby. Najbardziej rzadka już o tej porze roku, bo widać, że już część liści spadło. A to dlatego, że kiedyś przy tej magnolii przypalił się pień. Z jednej strony, jak tu widać, kora od upału albo od mrozu się przypaliła. Żyje tylko ta północna część tej kory, a południowa po prostu nie istnieje. I teraz, żeby taką magnolię poprawić, nie wiem, czy to dobrze widać, ale od dołu wypuszcza fajne dwa młode odrosty. Czy nie uciąć ten jeden duży pień, a nie ładować drzewka prosto od ziemi. Z nowych pędów pewnie by szybciej urósł niż na tym chorym pniu. Poza tym, to są górka usypana z gruzu po byłym domu. Także tak samo warunki skrajne. Od razu widać to wszystko po liściach. No i tu słuchajcie, mamy magnolię, której tak na pierwszy rzut oka nic nie brakuje. Ja może zerwę ten liść. Jest, który dzisiaj? Października. Piąty październik, zobaczcie. To jest liść wielkości mojej dłoni. I tak jakby wyglądały wszystkie magnolie w Polsce, to ja bym był bardzo zachwyczony. Jest to magnolia wielkokwiatowa, niegwieździsta, czyli ta z tych mniej wrażliwych na mocniaka, ale mimo wszystko, jakby jakieś warunki były niespełnione, to tak samo by chorowała, jak i wszystkie inne. Czyli jeżeli magnolii zapewnimy wszystkie te czynniki, o których będzie mowa w całym tym filmie, czyli podłoże, stanowisko, tak, gleba odpowiednia, odpowiednie nawożenie, to magnolia może wyglądać tak i może na nic nie chorować. Może pięknie kwitnąć i może nas cieszyć. Także zastanówcie się nad tym, co jej brakuje. Postać przy tej magnolii, popatrzeć, poglądać dookoła, co może być nie tak, że ona jest słaba. A że jest słaba, wtedy choruje. Oczywiście, no, ochrona jest potrzebna, bo nieraz w niektórych miejscach tych warunków nie można spełnić. Ale starajmy się, żeby te warunki były jak najbardziej zbliżone do jej potrzeb i wtedy będzie wszystko dobrze. Bo tam to samo tyczy się rododendronów i laurowiśni, jeszcze wielu, wielu innych roślin. Są to z reguły rośliny już odporne dosyć, nie chorujące u nas tak, ale winne jest przede wszystkim stanowisko i podłoże. Może nie tak nałożenie, bo tu mamy takie ruiny po byłych szklarniach, ale ziemia jest bardzo próchniczna, ogrodnicza, zwapnowana i wszystko jest w porządku. Także przede wszystkim zdiagnozujmy przyczynę, a potem leczmy objawy. Tak bym sobie życzył, żeby magnolie wyglądały jesienią, teraz o tej porze roku. Wtedy kwitnienie na przyszły rok będzie cudowne. Dziękujemy za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli chcesz wspomóc naszą działalność, zapraszamy do naszego sklepu internetowego zielonepogodowie.pl. Tam znajdziesz wszystkie nasze poradniki. To, że kupisz nasz poradnik lub inne produkty, będzie dla nas największą pomocą w prowadzeniu tego kanału. Dziękujemy. Dziękujemy.